tu na tej scenie, na tych deskach. Zdarzyło mi się występować, no nie powiem, chyba kilkadziesiąt razy. Pamiętam, jak pewnego razu na jednym z naszych koncertów wybiegłem do publiczności tutaj w trakcie utworu, ale nie było wtedy jeszcze mikrofonów bezprzewodowych i nie zdążyłem dobiec na refren piosenki. Pamiętam, że się bardzo starałem i wpadłem jakoś tak w połowie zdania, ale myślę, że atmosfera była tak wspaniała, że ludzie mi wybaczyli. Takich opowieści ten obiekt pamięta tysiące, bo Sopocka Opera Leśna to ponad 100 lat historii. Dobry wieczór Państwu! Teraz po gruntownym remoncie właśnie została otwarta. Wygląda to absolutnie imponująco. Niesamowicie wspaniała nowa widownia. Już bez tych kamieni, wszystko zrobione zawodowo. Galeria, no i dach. Kiedyś publiczność zgromadzona w Operze Leśnej z trwogą patrzyła w niebo. Troszeczkę może ludzie mokli, ale teraz widzę, że jest tak zabezpieczone to wszystko wspaniale, że może być naprawdę burza z gradobiciem, a koncert będzie się mógł odbywać. To jedyny taki amfiteatr otoczony ze wszystkich stron lasem w najsłynniejszym i najmodniejszym polskim kurorcie. Zaczęło się od muzyki klasycznej, która jest tu cały czas obecna, ale to ta popularna rozsławiła Operę Leśną. Ja zawsze mam z Sopotu wspaniałe wspomnienia z Opery Leśnej, chociaż we własnym kraju prorokiem często się nie bywa, ale tutaj w Operze Leśnej zawsze byliśmy świetnie przyjęci. Znajdujemy się w tej chwili w bardzo ważnym wejściu. Jest to wejście na scenę dla artystów, a tam jest klub pod sceną i w tym klubie odbywały się wszystkie najważniejsze, jak to się dzisiaj ładnie mówi, afterparty. Wszyscy artyści, od Demisa Roussosa, Heleny Wondraczkowej, no oczywiście zespołu Kombi. Wszyscy się tutaj kiedyś bawili i przewijali. Teraz się bardzo zmieniło. Kiedyś może było trochę bardziej siermiężnie, ale atmosfera była wspaniała. Mam nadzieję, że ta atmosfera będzie wracać tutaj do Opery Leśnej i do Sopotu.